Już niedługo sołtysi nabędą nowe uprawnienia. Kontrowersyjne zmiany ustawy niebawem zaczną funkcjonować. Nadadzą one sołtysom przywilej używania sygnałów świetlno-dźwiękowych podczas podejmowanych interwencji. No to jest świetne, świetna będzie ustawa. Dlaczego świetna? Bo to jest taka identyfikacja sołtysa, nie? Że po prostu sołtys zawsze w akcji musi być i musi działać. I jak są naruszane mienie sołectwa, nie? To, ale zdarzają się takie przypadki dość dużo. Nieraz są takie interwencje, gdzie mieszkaniec wzywa, nie? Żeby w kwestii coś pomóc i tak dalej, nie? I nie wiem, czy wejść na podwórko, czy nie wejść na podwórko. W Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza PO dotycząca zmiany ustawy o samorządzie gminnym, której celem jest podniesienie rangi sołtysa. Jak się dowiedzieliśmy, grupa posłów wniosła do niej poprawki nadające sołtysom kontrowersyjne kompetencje. Zapytaliśmy senatora doktora Piotra Zientarskiego, co sądzi o planowanych zmianach. Grupa posłów, no nie ze strony wnioskodawców, przygotowuje dość, nazwie to bardzo kontrowersyjny, dla mnie zupełnie irracjonalny pomysł, ażeby jeszcze tak wzmocnić rolę sołtysa, żeby upoważnić sołtysów, umocować ich do tego, żeby mieli możliwość korzystania z tak zwanych kogutów, jak to się popularnie nazywa, czyli tych świateł na swoim samochodzie, tak jak to mają przedstawiciele, jak prezydent, prawda, premier i najważniejsi członkowie rządu, bo nie wszystkim przysługuje to uprawnienie. Zarówno sołtysi, jak i mieszkańcy chwalą nowe przepisy. Znacznie poprawi to bezpieczeństwo wsi, jeżeli pani sołtys będzie miała uprawnienia do jazdy na sygnałach przez wieś. Niektórzy nie dostosowują się do przepisów, także myślę, że poprawi to bezpieczeństwo, komfort mieszkańców i wszyscy będziemy jakoś czuli się bezpiecznie. Bo faktycznie to sołtys jest najważniejszy w swoim sołectwie. Rzeczywiście dla mnie jest to pewnego rodzaju kuriozum, no ale posłów uważa, że właśnie takie wyróżnienie spowoduje właśnie takie docenienie tego urzędu. Na mocy przegłosowanej już ustawy samochód sołtysa został pojazdem uprzywilejowanym.